Wójt gminy Przemęt Janusz Frąckowiak przebywa obecnie na kwarantannie. Jest to konsekwencja jednego ze spotkań służbowych, które odbył z osobą, która, jak się później okazało, jest nosicielem koronawirusa. Mimo ograniczenia w ostatnim czasie wszystkich spotkań do koniecznego minimum, niektóre muszą, a przynajmniej powinny się odbyć. To konkretne dotyczyło możliwości zapewnienia bezpieczeństwa w razie zaostrzenia się przepisów odnoszących się do swobodnego przemieszczania się mieszkańców. Pisze w komunikacie na stronie przemęt.pl Janusz Frąckowiak. Zarówno wójt, jak i jego rodzina nie mają objawów choroby. Chcąc jednak zachować podstawowe środki ostrożności, Janusz Frąckowiak zgłosił się pod stały nadzór sanepidu i został objęty kwarantanną domową. Rodzina bezwzględnie stosuje się do zasady zostań. W domu. Od samego początku zaistnienia zagrożenia epidemicznego wójt gminy wprowadził do Urzędu Gminy Przemęt szczególne procedury. Wyeliminowany jest bezpośredni kontakt z klientem, a wszystkie sprawy można załatwić telefonicznie, mailowo lub przez biuro podawcze, gdzie dokumenty wrzuca się do urny. Każdego dnia monitorowany jest stan zdrowia pracowników. Dla ich bezpieczeństwa została wprowadzona zmianowa praca zdalna z domu, a dla przebywających w urzędzie zostały zapewnione środki ochrony osobistej w postaci maseczek, rękawiczek, podajników ze środkiem dezynfekacyjnym, a nawet w razie potrzeby gogli i kombinezonów. W celu ograniczenia spotkań większej grupy osób wycofane zostało z porządku zarówno prace poszczególnych komisji Rady Gminy, jak i również najbliższa sesja.